Pokażę Wam dzisiaj, jak można zrobić klopsiczki na parę obiadków. Mamy tutaj 600 g mięska mielonego z łopatki, jajeczka, majeranek, tarta bułka, cebulka, magi i przyprawy uniwersalne. Teraz my weźmiemy cebulkę drobno, trzeba pokroić. I kochani, włączcie sobie piekarnik na 180 stopni z termobiegiem. Doszykujemy nasz piekarnik już włączony. Naszą cebulkę bardzo drobno trzeba pokroić. Ja kroję drobniutko, bo dzieciaczki nie za bardzo lubią i trzeba bardzo drobno pokroić. Teraz my rzucamy do naszej miseczki, które przygotowałam. Klopsiczki zrobimy na parę obiadków, upieczemy ich, a wtedy ja Wam pokażę, jak ich można zamrozić. Teraz dajemy nasze mięsko. Na to mięsko dajemy majeranek. Dajemy sól. Tak z łyżeczki półtora, żeby było. Pieprz. Pieprzu, jak tam lubicie, ostre. Wbijamy tutaj, a jeszcze tą damę uniwersalną. Wbijamy tutaj dwa jajeczka. I dajemy jeszcze tutaj magii. Też tak dwie łyżeczki. I wsypujemy tutaj jeszcze naszą tartą bułkę. Zobaczymy, czy jeszcze dodać, czy nie. Jak nam wyjdzie, będziemy mieszać i mieszamy ładnie wszystko. Jak mamy już dobrze wymieszane, to jeszcze proszę na koniec troszeczkę dać oleju, żeby dobrze wymieszało się. Przygotujemy sobie blachę. Ja mam tutaj blachę przygotowaną z papierem i będziemy zaraz nasze klopsiki formować. Przygotujcie sobie troszeczkę w miseczce wodę. Zrobiłam, namoczyć sobie rączki i robić takie małe klopsiczki jak takie jak małe orzeszki. I układamy. Robi się bardzo szybko, jak rączki są wilgotne. I będziemy ich tak piec 10 minut. Namoczyć sobie, jak będą już przeklejać się. I robimy takie klopsiki. Przesuniemy bliżej. Upieczemy sobie dużo takich klopsiczków. Jak nasze klopsiki ostygną, to my zrobimy ich wtedy, pokażę w jaki sposób, żeby ich zamrozić, że można w każdej chwili sobie rozmrozić do obiadku lub do zupki. Nam to wystarczy na 3 obiady takich klopsików, jak ja sobie zamrożę. Nawet jak ładnie dziś jeździcie turystycznie, mieć te klopsiczki sobie zrobione, upieczone, wtedy tylko rzucasz do sosu lub sobie zupkę z makaronkiem. No różnie można wykorzystać, tylko najpierw trzeba ich upiec. Tak my dzisiaj pokażę Wam taki sposób, jak ja robię. I tak całe mięsko. I z 600 g mięska mi wyszła cała blacha klopsiczku. Teraz my wstawiamy do piekarnika na 180 stopni. Będzie 10-15 minut, nie dłużej. Zobaczymy, Wam pokażę.
I nasze klopsiczki wyjęłam po 15 minutach z piekarnika. Teraz one mają ostygnąć. I wtedy Wam pokażę, co ja robię. Mam wyjęte i teraz one są ostygłe. Zostawiamy sobie, właśnie odkładam na obiadek. To będzie na obiad klopsiczki, które będą odłożone. Dzisiaj na obiadek my sobie odłożymy tutaj. Teraz zrobimy sosik do tego i będzie pyszny obiadek. I dwie części my jeszcze zamrozimy. Ładnie przypieczone pod spodem. Teraz ja Wam pokażę, jak zrobić, żeby ich ładnie zamrozić. To my mamy odłożone na dzisiejszy obiadek. Tu ja biorę swoją siateczkę, rureczkę i wciągamy, żeby było te powietrze. Jeszcze. Zawiązujemy. I do zamrażalnika będziemy mieli właśnie na obiadek, tak? Teraz drugie tak robimy. I drugie też mamy gotowe do zamrożenia. I mamy już na trzy obiadku lub gdzieś na wyjazd będziecie wyjeżdżać, jest przygotowany. Jak Wam się podobały moje przepisy, subskrybuj kanał Gotuj z Maszką.